Ja bym za połowę to zrobił 100% lepiej, proszę pana, gdybym nawet jeszcze sam je ułożyć, to naprawdę dokładnie by to było zrobione. A to jest wstyd, proszę pana, że pan broni w tej chwili takiego niechlujstwa, jak to wszystko. Proszę bardzo. Dla mnie to jest tak. Proszę państwa. Bo jestem człowiekiem. Proszę państwa, jeżeli ten zakres praw podstawowych, ja nie chcę dzisiaj oceniać na piątkę, na trójkę, na 3 z plusem, na 6. Jeżeli ten zakres prac nie chcielibyśmy odebrać, to niestety przegrywamy sprawę w sądzie. Bo wszystko jest wykonane zgodnie z normami. I oczywiście nad tym, czy coś się świeci bardziej czy mniej, można dyskutować. Wedle reguł przepisów prawa budowlanego ten skwerek w tym stanie nadaje się do użytkowania i wykonawca nam to udowodni przed sądem. Gdybyśmy szli przed zaparte i twierdzili, że jakościowo to jest źle, to po prostu to, co powiedziałem, wykonawca zażąda od nas zapłaty z odsetkami i z odszkodowaniem. Trzeba się trzymać norm budowlanych, bo rozumiem, że tu cały czas jest mowa o, proszę państwa, tak jest. Tak jest, ja tutaj oczywiście w odpowiednim punkcie bardzo długo omówię inwestycje płynne. Jest interpretacja przepisów. Jeżeli są usterki, jeżeli są niedociągnięcia, które nie wpływają na możliwość skorzystania z obiektu, wówczas inwestycje odebrać trzeba. Nie można ze względu na to, że nie wiem, nie jest ściana domalowana gdzieś tam w narożniku, odmówić odbioru. Takie są interpretacje prawne. I w tych sprawach wielokrotnie, jak wiecie państwo, występujemy do sądu, prowadzimy postępowania i takie są stanowiska sądu. Także żebyśmy tutaj nie przedobrzyli, żebyśmy tutaj nie wykazali wielkich nadgorliwości, bo niestety wykonawca w postępowaniu w przyjęciu zamówień publicznych ma również swoje prawo. I tu jest naprawdę dyskusja nad jakością. To jest pojęcie względne. Jednemu się podoba, drugiemu się nie podoba. Ja rozmawiam również z mieszkańcami Bogdanowa i zdecydowana większość mieszkańców nie wnosi jakichś większych zastrzeżeń do tego skweru. Także nie wiem, co tu można jeszcze dopowiedzieć. No i zawsze się można spierać, że ten parkiet to jest, powinien być jaśniejszy, ciemniejszy, czy wykonany dokładniej, czy mniej dokładnie. To są tematy nierozstrzygnięte. I wykonany jest projekt, jeszcze raz podkreślam, podpisały to osoby, które za to odpowiadają. I nie było żadnej podstawy prawnej, żeby nie dokonać odbioru. Usterki po prostu wedle wszelkiego rodzaju orzecznic w tym zakresie trzeba wpisać w protokole końcowym, ale nie może to być powód do odmowy odbioru inwestycji, bo wówczas po prostu zapłacimy wykonawcy niestety wynagrodzenie główne z odsetkami. I również wykonawca może wystąpić do nas z roszczeniem odszkodowawczym. Także to są takie tematy, proszę państwa, bardzo płynne. No rozumiem, cały czas klinkier, klinkier, klinkier. Rozmawialiśmy na ten temat długo, na wielu sesjach. Problem był taki, że niestety projektant źle ocenił głębokość fundamentu. Założył, że głębokość fundamentu wynosi 1 metr, a w rzeczywistości okazało się, że jest 40 centymetrów. Czyli trzeba było, proszę państwa, czy trzeba było iść w tym kierunku, żeby kopać fundament na głębokość 1,20 m, po to, żeby położyć 3-4 warstwy cegły klinkierowej? Wiecie państwo, jakie są koszty?
przecież cegła klinkierowa jest już wycofywana z użytku. To już jest materiał, można powiedzieć, niemodny. Są zastosowane w to miejsce inne materiały w postaci palisa, które wydaje mi się z punktu widzenia eksploatacji są łatwiejsze w utrzymaniu. Przepraszam, cały czas nie mogę. Niech pan posłucha. No dlaczego podobny u kultury jest klinkierowy? Jak jest niemodny? No, proszę pana, był taki projekt. No teraz możemy się oczywiście zbierać. Dlaczego jest w projekcie klinkier, a nie ma palisa? Dlaczego w projekcie są palisady, a nie ma zusów kości słoniowych? No, proszę państwa, no jakość to jest jakość, ja się z tym zgadzam. Tylko zawsze zakres projektu musimy dostosować do możliwości finansowych. Jak dobrze państwo pamiętacie, na ten cel mieliśmy 170 tysięcy złotych. Jeżeli chcielibyśmy sobie zafundować w Bogdanowie skwerek z innego materiału, bardziej, nie wiem, elokwentnego, nowoczesnego, no to trzeba się liczyć, że taka inwestycja będzie kosztować dwa razy więcej. A ja muszę się trzymać tych kwot, które na ten cel mam przeznaczone w budżecie. Jeszcze raz podkreślam, dzisiaj może na koniec jednym, dwoma zdaniami odniosę się do budżetu. Bo pani przewodnicząca stwierdziła, że wójt powiedział, że roboty zakończone. No nie przypominam sobie takiego stwierdzenia. Nie trzeba mylić pojęć, bo jeżeli stwierdziłem, pani przewodnicząca, to, że wykonawca zgłosił gotowość do odbioru. Ale to są zasadnicze dwie różne rzeczy. Jeżeli wykonawca zgłasza gotowość do odbioru, to my w myśl zapisów umowy jesteśmy zobowiązani przystąpić do tych czynności odbiorowych. I tu sprawdzamy punkt po punktu. I niestety podczas czynności odbiorowych stwierdziliśmy dużo niedociągnięć, nieprawidłowości, typu niedomalowania, typu jakieś tam szpary i tak dalej. I już mamy dzisiaj stanowisko wykonawcy. Podpisane przez radców prawnych. To nie może być powód do odmowy odbioru budynku. Chcecie państwo iść w sądy? Proszę bardzo, możemy pójść w sąd. Ale ja już mówię dzisiaj, przegrywamy sprawę. Bo odmówić odbioru można tylko wówczas, jeżeli jest wada, która nie pozwala na użytkowanie obiektu. Jeszcze jedno sprostowanie, tam nie ma płyt kartonowych, pani przewodnicząca, tylko tam są płyty farmaceutyczne. To są wzmocnione płyty. Nie wzmocnione, to są płyty farmaceutyczne, które są przeznaczone na tego typu obiekty. Ale jak powiedziałem szerzej w tym temacie, odniosę się w sprawach. Dobrze. Proszę pani Dorchalska. No to zadaj, ja proszę. Tylko panie wójcie, bo pan mówi, że możemy, oczywiście rozumiem, tylko czy są w protokole odbiorczym wpisane te wszystkie usterki, które tu są? Są ja wpisane, proszę się zapoznać z protokołem, jeżeli chodzi o... No to jest, nie. My nie wywołujemy żadnej burzy, nie ma żadnych usterek, a ja naprawdę współczuję mieszkańcom, jeżeli mam się potykać na tym pięknym skwerku. Pani przewodnicząca, proszę podjąć rozmowę z inspektorem nadzoru, z kierownikiem budowy. Inspektor nadzoru i kierownik budowy i w tej ekspertyzie fachowiec określić, czy to jest wada, czy nie jest to wada. Bo trzeba tutaj, tu trzeba przede wszystkim operować terminami budowlanymi. Jest różnica pomiędzy wadą, jest różnica pomiędzy usterką, jest różnica pomiędzy wadą istotną i nieistotną. I to ma... Proszę panią, to jest wedle pani opinii. No nie. To jest wedle pani opinii. Ja nie wiem, jak w tej chwili sprawa wygląda, bo cały czas do tych usterek, i to w sprawozdaniu też powiem, wracamy, cały czas wzywamy wykonawcę do usunięcia tych usterek i z tego co wiem, te usterki są nadal usuwane. Ale podkreślam jeszcze raz, to nie może być powód. Tak, ja to nie może ja być pytała, powód czy do czy są wpisane usterki? Pan proszę, że same. Nie są wpisane. Panie Wójcie. Proszę bardzo, teraz pan radny kolejny. Teraz panie Wójcie,
ja bym tylko zadam panu jedno pytanie. Czy pan jest zadowolony z wykonanych tych robót i jakości tych robót? A jeżeli chodzi o odbiory, to ja tu nie mam zastrzeżeń do odbioru. Tylko jeżeli mamy protokół częściowy, który jest spisany 19 grudnia i są wszyscy członkowie. Komisja dokonała odbioru robót w dniu 19 grudnia, wykonanych do dnia 17 grudnia 2012 roku. I wnosi? Nie wnosi. Zastrzeżeń. Nie ma nic. Nie ma nic. Być może w tym momencie nie było żadnych zastrzeżeń, ale usterki, wady ujawniają się przez cały okres gwarancji. I tam, jeżeli dobrze pamiętam, była taka sytuacja, że niestety kształt nierówności powstały po okresie zimowym i natychmiast wykonawca został do tego wezwany i z tego co ja wiem, te usterki wszystkie były usunięte, były równości poprawiane, usuwane i tak dalej, i tak dalej. I proszę Państwa, to jest sztuka budowlana. Trzeba tutaj operować myślą i językiem budowlanym. Bo to stwierdzenie usterka wada ma określoną definicję w przepisach prawa budowlanego. I teraz jeżeli, proszę Państwa, kierownik budowy, który jest najważniejszą osobą w procesie inwestycyjnym i inspektor nadzoru dokonują wpisu, nie wnoszą żadnych zastrzeżeń, zamawiający ma ręce związane. Bo musi udowodnić wykonawcy, że to jest wadą w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. A nie w rozumieniu widzimisię. Proszę, pan radny Olejnik. Mówicie, no, pan przedstawia tu z punktu prawnego to wszystko, ja nie będę wnikał, bo prawnikiem jestem, nie będę się tu mierzył panem. Na gruncie prawnym nie o to chodzi, tylko że no, to co pan mówi, to doskonale zamiast kostki mogli posypać piaskiem i też powiedzieć, że to jest to samo. Nie jest to samo, proszę Państwa, i pan mówi, że się spotyka z mieszkańcami. Ja mieszkam w tej miejscowości z parafianami, nie tylko ci, bo tam jest bardzo publiczne miejsce. To nie jest nawet Dom Kultury w Woli. Krzysztofalski to jest kościół w Bogdanowie, gdzie tam jest ta potężna parafia, tam są uroczystości, masa ludzi i tak dalej. No niestety krytycznie się do tego odnoszą, szczególnie do wykonania tego. I to właśnie żeśmy podnieśli na komisji, także umawianie to, że to jest dobrze zrobione, chociaż to nie jest, to nie ja z celem uważam. Druga sprawa, sprawa tego murku. No ten murek, to zaznaczenie tego skwerku miało to właśnie upiększyć. No, tu był problem z pieniędzmi. Powiem to, co kolega mówił. No, we Woli tu nikt się nie pytał o pieniądze. Zostało zrobione, mimo że to w planie nie było. Zostało zrobione, no to może było później wniesione. I tu nie było problemu. Tutaj był od razu problem, żeby zrobić ładny. No nikt nie robi teraz, nie grodzi się, nie grodzi jakiegoś murku, zaznacza się palisadą. Bo to się robi zazwyczaj jakieś tam skalniki w środku, jakieś tam klomby, coś takiego, a zaznaczenie takiego skwerku, to miał być taki majstersztyk, który miał tak jak gdyby ozdobić ten kościół, tą miejscowość, czynić ślubę nie tylko parafii, ale także również gminie. I uważam, że to tutaj jest, co się przychylić, bo że to jest źle zrobione. Nie do mnie, nie dokładnie. Dziękuję. Proszę Państwa, będzie ekspertyza, jeżeli potwierdzi te zdania, będziemy mieli argument, żeby wystąpić do wykonawcy o poprawienie tej jakości. Dlatego ja nie wnoszę, proszę bardzo. Ja tylko mówię, że... Proszę pan radny Stasiek. Panie Wójcie, wysłuchaliśmy dosyć sporo na temat tam jakości wyglądu tego skweru. No ja bym podał ewentualnie, co można tu kierownikiem zwiększyć na to wpłynąć, bo mamy dużo inwestycji w Bełchatowie, często przejeżdżam między innymi ulica Krzyżewskiego. Bardzo długi odcinek, proszę mi wierzyć, przegląda wykonany naprawdę bardzo ładnie. Tam firmy wykonują dużo dokładniej. Dziękuję bardzo. Chodzi to bardzo przy Biedronce, to nawet nie ma co porównywać. Dziękuję bardzo, pan sekretarz. Proszę bardzo. Chciałbym powiedzieć, że te zdjęcia, które tutaj są jakby dowodem w tej sprawie z źle wykonanej pracy, to są po prostu tendencyjne, no są zrobione z 200 cm. W zasadzie jest to najgorszy, można sfotografować biurę u koniec dyskusji, zamykam dyskusję. Ale panie sekretarzu, czy pan naprawdę chciał ten skwerek? No proszę bardzo. Tak więc ja mówię, koniec dyskusji, będziemy możemy wrócić jeszcze do tego tematu. Proszę bardzo. Pani przewodnicząca, pan przed się.
Uchwała numer 39 Rady Gminy Wola Krzysztofolska z dnia 16 października 2013 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy w Urzędzie Gminy Wola Krzysztofolska. Na podstawie artykułu 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz paragrafu 66 ust. 3 statutu Gminy Wola Krzysztofolska Rada Gminy Wola Krzysztofolska uchwala co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z przeprowadzonych dnia 6 i 19 sierpnia oraz 25 września 2013 roku kontroli Urzędu Gminy Wola Krzysztofolska w zakresie rozliczenia inwestycji pod względem finansowym oraz wykonania jakości odebranych robót, rewitalizacja miejscowości Bogdanów, przyjmuje się sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę bardzo, kto jest za przyjęciem przedstawionej uchwały tu przez panią przewodniczącą? Kto jest za? 14. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Halo? Dobrze, dziękuję. Czyli ja na tą chwilę może ogłaszam 10 minut przerwy. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu następnego, czyli analiza oświadczeń majątkowych. Ja sobie pozwolę przeczytać. Zgodnie z artykułem 24 ustawy o samorządzie gminnym zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych było 14 radnych. Oświadczenia złożyło 14 radnych. Oświadczenia złożone zostały w ustawowym terminie, to jest do 30 kwietnia 2013 roku według stanu na dzień 31 roku grudnia roku poprzedniego, a następnie zostały przesłane do Urzędu Skarbowego ulica Bronia 65. W miesiącu sierpniu bieżącego roku 9 radnych złożyło w Urzędzie Skarbowym wyjaśnienia do wcześniej złożonych oświadczeń. Organ podatkowy nie stwierdził nieprawidłowości i nie wystąpił do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej z wnioskiem o kontrolę oświadczeń majątkowych. Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piotrkowie Trybunalskim. I tu jest właśnie cała analiza. Dziękuję, tyle co mam do przekazania. Proszę bardzo. Tak, proszę bardzo, panie wójcie, teraz pan. Teraz, proszę Państwa, ze swojej strony przedkładam analizę oświadczeń złożonych na moje ręce. Są to oczywiście osoby publiczne, czyli kierownicy jednostek organizacyjnych, bezpośrednie kierownictwo, w tym również ja, z tym, że ja składam oświadczenie do wojewody łódzkiego. I oczywiście analiza oświadczeń majątkowych przeprowadza się pod względem formalnym, zgodności dochodu wykazanego w poprzednim oświadczeniu majątkowym i tak dalej. Obowiązek złożenia takich oświadczeń do wójta miało 14 osób. Te osoby złożyły oświadczenia w wymaganym terminie. W 5 przypadkach zostały wskazane nieprawidłowości przez Urząd Skarbowy i natychmiast oczywiście te osoby złożyły stosowne korekty. Po korektach Urząd Skarbowy nie stwierdził nieprawidłowości i nie skierował spraw do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej. Oprócz tego, proszę Państwa, 4 osoby były zobowiązane złożyć oświadczenia majątkowe z racji zaprzestania pełnienia funkcji dyrektora szkoły podstawowej konkretnie. Chodzi o panią Alinę Wojdal, również panią Beatę Winnicką, czyli byłego dyrektora szkoły podstawowej w Bujnach, jak i również 2 osoby, czyli pani Elżbieta Przybył, pani Paulina Dziadczyk, oświadczenia związane z objęciem funkcji dyrektora.
I tu w jednym przypadku oświadczenie pani Pauliny Dziadczyk zawierało nieprawidłowości, w związku z powyższym skierowano wezwanie do dyrektora o uzupełnienie i jak już przed chwilą się dowiedziałem, ta korekta wpłynęła, będzie następnie przekazana do Urzędu Skarbowego i Urząd Skarbowy będzie to ocenił. Także tyle, reasumując, można powiedzieć, że 99%, można powiedzieć 100% na pewno ta korekta. Pani dyrektor Spaszniewicz wyjaśni te wszystkie nieprawidłowości i wówczas 100% osób zobowiązanych do złożenia oświadczenia wypełniło ten obowiązek i w ostatecznym rozliczeniu, w ostatecznej analizie nieprawidłowości nie stwierdzono. W moim przypadku również ani wojewoda, ani Urząd Skarbowy nie stwierdził nieprawidłowości w złożonym oświadczeniu. Dziękuję bardzo. Podobnie u mnie także. Przechodzimy do punktu następnego, czyli szóstego. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu i budżecie gminy na 2013 rok. I proszę bardzo, pan skarbnik. Państwa, tradycyjnie co jakiś czas musimy wykonywać korekt budżetu z różnych względów. I tutaj proszę w tej naszej uchwale przejść do uzasadnienia, gdzie mamy opisane sytuacje, które te zmiany dotyczą. Jeśli chodzi o plan dochodów, to tutaj zwiększymy go o kwotę 117 zł 8 groszy. Były związane w innym ośrodku kultury, prace zostały, można być zakończone, odebrane, faktury wystawione. Żeby dokonać płatności, musi być zgodność pomiędzy paragrafami. Tutaj konkretnie chodzi o pieniążki, które dostaniemy z Urzędu Marszałkowskiego. Pierwotnie to była kwota 901 345 76. Natomiast po sumowaniu wszystkich wydatków, po rozdzieleniu go na część, którą ma zapłacić gmina i Urząd Marszałkowski, wyszło, że ten udział w tym roku Urzędu Marszałkowskiego to jest 901 462 84 grosze, o te 117 zł więcej. Natomiast podsumowując tą inwestycję, to ona kosztowała 2 759 356 zł 33 grosze, z czego 1 339 082 85 grosze to jest, są pieniądze Urzędu Marszałkowskiego. Chodzi tutaj o dostosowanie paragrafów o te wielkości. Dalej mamy, proszę Państwa, zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne budowa drogi i parkingu w miejscowości Wola Krzysztofowska projekt. Tutaj mamy na ten rok zapisane 3000 zł, natomiast w wieloletniej prognozie finansowej w załączniku nr 2 wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych, tam mamy kwotę 30 tysięcy. Chodzi tutaj o, kiedyś jest uchwała podjęta jeszcze przez poprzedników, żeby od ulicy Kościuszki do ulicy Letniej, równolegle do ulicy Wesołej, poprowadzić drogę. I ta sprawa kiedyś nie było specustawy, więc z uwagi na to, że nie wszyscy się tam godzili, to jakby no, nic się z tym nie działo. Natomiast dzisiaj jest próba powrotu i powrotu polegającego mniej więcej na tym, że mamy tutaj działkę swoją pomiędzy pocztą a sklepem pana Bednarczyka, swoją działkę, plus następna osoba chce jakby odsprzedać swoją część działki. No i gdyby wola reszty mieszkańców, to można by było tą ulicę wytyczyć, wykupić grunty i ją poprowadzić. Natomiast jeśli tak się nie stanie, to byśmy poprzestali tylko na zrobieniu tutaj parkingu w tym rejonie, z uwagi na to, że jakby są sytuacje czy momenty, kiedy ten ruch samochodów jest bardzo duży i nie ma gdzie zaparkować. Także taki jest zamysł tutaj rozpoczęcia tych prac w tym zakresie. A więc docelowo
dobrze by było, tym bardziej, że od ulicy Letniej jest już zostawiona działka i na pewno część osób jest żywo tym zainteresowanych, żeby ta droga przebiegała. Być może nie wszyscy. I tutaj mówię, od tej strony jest kwestia tego parkingu, no, jeśli się nie uda zrobić całej ulicy. To tak wygląda. Dalej mamy, proszę Państwa, wymiana drzwi garażowych WSP Bogdanów i Wola Krzysztofowska. Tutaj, jeśli chodzi o Wolę Krzysztofowską, to byłyby dwie sztuki i główny taki powód to strażnica jest ogrzewana olejem opałowym, to jest dosyć drogie i istniejące drzwi są jakby nieszczelne. I chodzi o to z uwagi na koszty tego ogrzewania, na utrzymanie odpowiedniej temperatury, żeby te drzwi wymienić. Natomiast OSP Bogdanów, to tutaj mamy stare drewniane drzwi i tak obiecywałem. No, ładnie się postarali na te dożynki, więc, ale tak jak powiedziałem, drzwi są po prostu no, kiepskiej jakości i żeby już tam nie robić jakichś kolejnych nowych, to po prostu nowoczesne drzwi, które idą w prowadnicach, wygodne w użyciu, wymienić. Także na te troje drzwi to 60 tysięcy. Z tego co wiem, tam pan Paweł robił rozeznanie, byłoby to ciut mniej, ale to po prostu jeszcze kwestia przetargu, może jakiś prac dodatkowy i tak dalej. Dalej mamy, proszę Państwa, zakup sprężarki na potrzeby ujęcia wody w Warzniewicach, 13 tysięcy. Wchodzi tutaj o utrzymanie wody w odpowiedniej jakości, między innymi żelazo zostaje wytrącane poprzez na przykład napowietrzanie. Dotychczasowa sprężarka była olejowa, która jest kiepskiej jakości. Teraz byśmy kupili po prostu do tego celu taką bardziej nowoczesną. Jeśli były jakieś pytania, to pan zostaje. Jak to było? Tłokowa, śrubowa? Ja muszę bezolejowa. To raczej nie tłokowa, bo tłokowa by musiała mieć olej. Proszę Państwa, modernizacja i wyposażenie domu ludowego w Glinie, Woli Rokrzyckiej i Laskach. To było jedno zadanie, na które dostaliśmy 500 tysięcy z urzędu marszałkowskiego. I tutaj, jeśli chodzi o dom ludowy Laski, jest temat zamknięty. Glina, tam jeszcze tylko kwestia jest drzwi, ale już praktycznie ta główna faktura jest wystawiona. I w Woli Rokrzyckiej wczoraj były ostatnie ustalenia. Do końca miesiąca powinien być temat zamknięty. I tutaj z uwagi na to, że tylu kredytów dostaniemy na refinansowanie ciut mniej, to musimy dołożyć do tych naszych pieniędzy. Kwota 2000 pozwoli na dokończenie tego zadania. I dalej mamy, proszę Państwa, umocnienie. Tutaj mamy, proszę Państwa, nadal ten Gminny Ośrodek Kultury. Tutaj też jest powiększenie o 5117,08, a więc generalnie do tego zadania, do tych swoich pieniążków dołożymy 5 tysięcy, a pozostałe to są przesunięcia pomiędzy paragrafy 6050 i 6059. 6057 i 59 to są ściśle związane z kosztami kwalifikowalnymi. Natomiast 6050 to są jakby dodatkowe rzeczy, które na tym obiekcie były robione. To jest jakby mówię, dostosowanie do w tej chwili już prac, które zostały wykonane. Dalej mamy, proszę Państwa, zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne. Tutaj była dotacja celowa przekazana dla powiatu na tą drogę Paźniewice Bukowa. Dzisiaj prace zostały już wykonane, faktura została wystawiona przez powiat i ostatecznie Urząd Marszałkowski kosztowała ta droga 464 tysiące, a my żeśmy tam zakładali ponad 500. Więc Urząd Marszałkowski 157 620 zł, Gmina Wola 151,101 grosz i powiat 156,021,02. Jak pamiętamy, mieliśmy w budżecie na to zadanie tam 198 tysięcy, więc z uwagi na to, że jest tego mniej po przetargu, po wykonaniu, to 45 tysięcy możemy tutaj dokonać zmniejszenia.
Dalej mamy, proszę Państwa, dotację do powiatowego zespołu opieki zdrowotnej w Piotrkowie Trybunalskim na zakup sprzętu medycznego. Tutaj pierwotnie żeśmy myśleli o dofinansowaniu tych zakupów, natomiast z uwagi na to, że piszą do nas pisma o remont tego ośrodka zdrowia w Parzniewicach, czy tam powstała w tej chwili apteka, jest lekarka, tam jest wymiana jakichś drzwi, podłoga, coś tam, no. Także po prostu te pieniążki byśmy przesunęli w sumie na ten ośrodek, który funkcjonuje na naszym terenie i też to będzie forma jakby no pomocy dla tego powiatu. I co dalej zresztą widać, a więc tamto zadanie likwidujemy za bezpośrednie nadanie tej dotacji, natomiast tutaj w dalszej części zwiększamy ten plan wydatków bieżących na zakup usług remontowych w pomieszczeniu ośrodka zdrowia w Parzniewicach 10 tysięcy. I następnie, proszę Państwa, mamy dotacje podmiotowe dla samorządowej jednostki kultury GOK. Tutaj z uwagi na ten remont, pewne zmiany organizacyjne i to, co zresztą Państwo sami zauważyli, będąc w tym GOK-u, że brakuje pewnego drobnego wyposażenia, ale istotnego dla funkcjonowania tutaj naszego GOK-u. Stąd pani dyrektor wystąpiła z prośbą o przydzielenie dodatkowych środków finansowych w kwocie 10 tysięcy złotych na zakup niezbędnego wyposażenia budynku GOK po remoncie. I to by między innymi były takie potrzeby jak wieszaki do szatni w ilości 6 sztuk, stoliki 15 sztuk, lustra do toalet, dozowniki do mydła, pojemniki na ręczniki, wyposażenie łazienek, między innymi kosze, dozowniki, uchwyty na papier. I to jest ocenione na 10 tysięcy złotych. I dalej, proszę Państwa, zmniejszenia w planie wydatków bieżących dotyczą zakupu usług remontowych. To mamy na świetlicach, tam po prostu nie wykorzystamy tych pieniążków. I również 43 tysiące to jest na gospodarce mieszkaniowej, tam gdzie wnosimy opłaty do wspólnot, po prostu będzie tego mniej. Także, bo oczywiście to wszystko się musi bilansować, jedynie powiększamy dochody o to 117 zł. Jeśli spojrzymy na załącznik numer 2 wydatki, no to też tam jest nie więcej niż o 117 zł, a te wszystkie pozostałe zmiany, no gdzieś jest zaoszczędzone, gdzieś jest dołożone. To tyle, jeśli chodzi o tą uchwałę dotyczącą zmiany budżetu i budżecie gminy na rok 2013. Dziękuję. Czy są jakieś pytania? Proszę Państwa. Pani Skarbnik, pytanie w tej pierwszym zadaniu budowa drogi i parkingu w Woli. Bo Pan wspomniał docelowo 30 tysięcy, to jest i parking, i droga. Czy to, jeśli te pieniądze, to w sumie 33 tysiące. 3 tysiące w tym roku to być może będą na jakieś mapy i tak dalej. Natomiast generalnie no to jest na przeprowadzenie dokumentacji. Tak, no tak. To jest no, dosyć skomplikowane. Trzeba projekt tej drogi zrobić, uwzględnić wszystkie wymagania i tak dalej. Proszę Pan Radny Olejnik. Chciałbym też do tego punktu pierwszego się tu odnieść, ze względu na tą drogę. Chciałbym wrócić tutaj trochę z historią do tyłu, w tej kadencji. Była ta sprawa poruszona dosyć mocno, bo tutaj właściciel sklepu ABC chciał po prostu silnie wykupić to miejsce. W tym czasie ta rada przednia, znaczy się wczesna rada, sprzeciwiła się temu z myślą o tym, że no tej drodze, która jak gdyby udroży tutaj te działki, bo to są drugie działki, które są jak gdyby no niewykorzystane przez mieszkańców. No i do tej pory to był jakiś pokus, nie wiem, czy dzierżawiony, czy tak to sobie tutaj była ta działka. No w tej chwili chce się zrobić tutaj projekt za 3 tysiące, a na wtednym roku no, obawiam się, że możemy wystąpić tutaj no, zarząd o duże pieniądze, o 100 tysięcy czy więcej na
na budowę tego parkingu, więc no, musimy te pieniądze, idąc, jak to się mówi, za ciosem, należałoby te pieniądze przyznać. I w tym momencie uważam, że nie byłoby lepiej rozpoznać sprawę w tym sposób, żeby zapytać mieszkańców, tych właścicieli tych działek, czy wyrażają zgodę na zrobienie tej drogi. Jeżeli tak, no to jest to zasada. Jeżeli byłyby jakieś sprzeciwy i dużo by trzeba robić wywłaszczeń takich na siłę z urzędu, no to myślę, że nie ma na siłę co nikogo uszczęśliwiać. Na tą chwilę należałoby się chyba wstrzymać z czymś, dopóki nie będzie tej woli tych mieszkańców na stworzenie tego. A budowa tego parkingu, no może jest w jakiś sposób zasadna, ale czy to dla urzędu gminy, czy to może bardziej dla czy sklepu, czy poczty będzie służyło, niż tutaj urzędowi gminy. No, to jest takie moje subiektywne zdanie. Proszę. Proszę pani Turkalska. Ja też myślę, że taki projekt, zrobienie znów projekt, na razie nie mamy pieniędzy, żeby wybudować. Następny projekt pójdzie do szuflady, może skupmy się i zróbmy te drogi, które już mają projekty i które, no, przy których już mieszkańcy mają wybudowane posesje i chodzą po Łodzi. Nowo projektowana ulica spacerowa, ulica bez nazwy. No są takie ulice w Woli, które wymagają no niestety jakiegoś utwardzenia, a po co nam następny projekt, który nie wiadomo, czy będzie realizowany. Trzeba w tym temacie zwrócić z wnioskiem o wykluczenie tego punktu ze zmiany w budżecie. Proszę, pan Wójt, słowo. Proszę państwa, my na razie przygotowujemy pieniądze i wcale nie jest powiedziane, że będziemy w tym projekt chodzić. Tylko żeby rozpocząć rozmowę z mieszkańcami, to trzeba stworzyć swego rodzaju koncepcję. I ta procedura specustawy, czyli wywłaszczania ewentualnego, będzie trwać przynajmniej 2-3 lata. A po co mówicie na siłę? Proszę państwa, wedle mojego rozeznania, bo to co pan skarbnik powiedział, uchwała jest podjęta jeszcze za poprzedniej rady, przed 2002 rokiem. I z uwagi na to, że nie było możliwości w ówczesnych przepisach prawa budowlanego wywłaszczyć, dlatego ta sprawa tak długo trwała. Bo trzeba było budować drogę w drodze tak zwanej negocjacji. I oczywiście trudno mi w tej chwili precyzyjnie powiedzieć, ale przynajmniej 50-50, połowa mieszkańców wyrażała zgodę, połowa mieszkańców zgody nie wyrażała. I teraz najważniejszym przedsięwzięciem wedle mojej opinii w tym zakresie to jest ten parking. I to co pan powiedział, że jeżeli rzeczywiście zdecydowana większość mieszkańców, co byłoby dla mnie dziwne, bo wprowadzenie tej drogi dodatkowo uatrakcyjni te działki tych właścicieli, bo to są takie długie działki niewykorzystane i wówczas, jeżeli przez środek tych działek poprowadzimy drogę, powstaną piękne działki budowlane i wartość tych działek dla poszczególnych osób wzrośnie. Jeżeli tu, mogę dzisiaj powiedzieć w ten sposób, jeżeli zdecydowana większość powie, że nie, to co pan powiedział, nie będziemy na siłę uszczęśliwi. Natomiast dla nas najważniejszą sprawą jest parking. Po pierwsze z tego powodu, że jak widzimy w centrum Woli Krzysztofowskiej jest cały czas natężenie ruchu wysokie i ono wzrasta, wzmaga się, są szczytowe godziny, gdzie po prostu nie ma możliwości przejechać. I drugi argument, mamy tą działkę. W tej chwili ta działka tak tkwi w zawieszeniu. To co pan powiedział, oczywiście przedsiębiorca chce ją wykupić. Jeżeli by się okazało, że nie wchodzimy w to, nie budujemy tego parkingu, no to trzeba z tą działką coś zrobić, bo to jest takie nie wiadomo. Jest, ona jest w tej chwili, można powiedzieć, w dyspozycji tego podmiotu. W pewnym momencie, jeżeli ta sprawa będzie trwała długo, może ten podmiot tą działkę zasiedzi. Dlatego czas najwyższy, żeby przystąpić do tego. Mamy tam szerokość około 12,5 metra, także na tym odcinku
może tej przestrzeni pomiędzy panem Bednarczykiem a pocztą, uwzględniając jeszcze następną działkę, bo ta osoba sama zwróciła się w tej z prośbą, żeby przyspieszyć te tematy, bo jest to znakomite rozwiązanie i na tym odcinku możemy stworzyć piękny parking, który umożliwi zatrzymywanie się do gdzieś na około 30 samochodów. Bardzo dobre rozwiązanie. I teraz to, co powiedziałem, idąc dalej za tym parkingiem, my chcemy to zrobić w ten sposób, żeby wjazd był od ulicy Letniej i wyjazd z ulicy Letniej, żeby tu nie tworzyć dodatkowego skrzyżowania. Bo gdybyśmy tu jeszcze wprowadzili skrzyżowanie, to mielibyśmy do czynienia z totalnym paraliżem. Bo tu niestety przepisy ruchu drogowego, odległości, zatrzymywać się nie można i tak dalej. Także ta droga z drugiej strony byłaby, można powiedzieć, ślepa, plac manewrowy, wyjazd z tamtej strony. Oczywiście możliwość przejścia przez ten parking tutaj do centrum Wolski. I proszę Państwa, rozpocznijmy to i oczywiście na tym etapie, jeżeli ja będę miał tutaj dyspozycję rady, będzie ta inwestycja wpisana, wówczas przystąpimy do tego rozeznania i w pewnym momencie ja Państwu powiem, czy robimy parking tylko, czy łącznie z drogą. A to będzie zależało od tego, czy wszyscy się zgodzą. I teraz widzicie Państwo, no znowu, jeśli tam będą w tym zakresie działać wymogi demokracji. Bo jeżeli większość się opowie za, a jakaś tam mniejszość powie nie, no to teraz trzeba podjąć decyzję, tak? I jeżeli mniejszość powie nie, no to mamy tą ustawę i pomysły wywłaszczymy. A z dzisiejszej orientacji wynika, że ludzie są tym zainteresowani. Ale zanim do tego dojdziemy, to najpierw rozeznanie, najpierw koncepcja przez projektanta, gdzie chodnik, gdzie skrzyżowanie, gdzie parking, odległości i tak dalej. Tym najpierw muszą się zająć fachowcy. Ja zamierzam tu na wstępie zlecić koncepcję, która będzie nas kosztować, nie wiem, 1000, 1500 do 2000 zł. I na podstawie koncepcji dopiero określimy, co dalej z tym robić. Ale czas najwyższy to rozpocząć, bo w tej chwili jest temat zawieszony. Działka jest, ale jej nie ma. Poprzednio, tutaj dyskusję pan radny pamięta i pozostali też poprzednich rad, były dyskusje na ten temat, jedni się godzili, drudzy się nie godzili, mieliśmy ręce związane, bo niestety nie można było nikogo wywłaszczyć. Był tutaj również na tej sesji ten podmiot, konkretnie pan Bednarczyk, który powiedział, albo sprzedajcie mi tą działkę, albo róbcie tutaj tą drogę, ten parking. I słusznie, trzeba uruchomić to i w końcu podjąć decyzję, żeby temat nie trwał znowu w nieskończoność, a uważam, że ten parking tylko i wyłącznie z punktu widzenia tego natężenia ruchu, który występuje i on w miarę upływu czasu będzie się tylko i wyłącznie powiększał. Także zanim przystąpimy do wielkich wydatków, to upłynie sporo czasu. Dla przykładu podam tu Państwu te drogi Spacerowa, bez nazwy, Bujny, gdzie procedurę wywłaszczenia prowadzimy już trzeci rok. Także to powoli, zanim dojdzie do wykupu gruntu, to będzie rok 2015-16, albo jeszcze dalszy, a wtedy budżet gminy będzie w dobrej kondycji. Dziękuję bardzo. Proszę radny Odrzygu. Pytanie odnośnie pewnej rzeczy, ale w tej chwili ustosunkuję się do słów pana wójta, jeśli chodzi o budowę drogi projektu tutaj. Moje takie odczucie jest tego typu, szanowni radni, że jeśli na przykład nie będzie wjazd tylko do ulicy Letniej, to ta droga, ten parking jest w pełni tutaj zamek. To wiadomo, mieszkańcy. Nie. Tylko od ulicy Letniej, na wielu będzie od ulicy Kościuś. Ulica, więc to będzie tylko. Wjazd od Letniej. No. Czyli wjazd, powiedzmy, nie wyjazd na ulicy Kościuszko. Ale wjazd na drogę, nie na parking. Wjazd na drogę, czyli ta część tej drogi będzie tylko i wyłącznie do tego, żeby ewentualne te działki, które tam się znajdują, niewykorzystane, po prostu zostały wykorzystane. Czyli ta budowa tej drogi, takie jest moje odczucie w tej części. Jeśli chodzi o parking, to wiadomo, że w Woli nie ma parkingu. Kompletnie. Nie ma się gdzie zatrzymać. Jedno takie dronko, drugie pod no, troszeczkę dalej.
Ale nie chodzi teraz w tej chwili o jedno pytanie tutaj do pana prawnika. Ja naprawdę nie zrozumiałem. Proszę o ciszę. Pewnej rzeczy. Jeśli chodzi o te 2000. Nie. Modernizacja i budżetowa Dinajdę. Przecież uchwalili, żeśmy już budżet, były wszystkie przetargi i w tej chwili na co nam brakuje te 2000? Na przykład w Glinie, panie radny, brakuje 5400 zł, których tu nie ma, bo tych pieniędzy jeszcze mam, na to, żeby wymienić drzwi z uwagi na wymogi strażackie. Ale jako robota dodatkowa. Ale projekt był wykonany na zamówienie. Projekt był jak najbardziej, natomiast drzwi, które trzeba w tej chwili wymienić, nie są objęte zakresem pracy. To są drzwi istniejące. Dzisiaj niestety są takie wymogi, no to jak to pan powinien o tym wiedzieć, że przy uzyskiwaniu opinii strażaka, czyli przy uzyskiwaniu decyzji o użytkowaniu, trzeba po prostu niestety nawet istniejące drzwi dostosować do wymogów strażackich. To są wymogi nowo wprowadzone, to są budynki użyteczności publicznej i z tego się po prostu nie obronimy, nie wybrniemy i dodatkowe w tej chwili takie wymagania strażackie to są tak zwane systemy oddymiania. No można tutaj dyskutować, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie jest dobre, ale takie są wymogi prawne, wymogi Państwowej Straży Pożarnej i bez tego nie uzyskamy po prostu decyzji o użytku. Jeśli chodzi o... Proszę, jeśli może nie dobrze, mogę... Proszę. Nie chodzi o konkretnie te 2000. Na temat. Ja nie pytam się o szerokości. Prawo budowlane 95 roku, które się zmieniło i mówiło o szerokości wyjść ewakuacyjnych dróg. Ono się tam później modyfikowało. Nie chodzi konkretnie o te 2000. Znaczy 2000 no to jest jakby uzupełnienie, bo kwoty to są rzędu 800 tam. No tak, nie wiem, złotych. I teraz po prostu w budżecie jest coś takiego jak plan, którego ja jako skarbnik nie mogę przekroczyć. I to były trzy domy ludowe, w każdym się coś działo, były jakieś prace dodatkowe i tak dalej. Dużo by tutaj tłumaczyć. W konsekwencji tych wszystkich...